Dzień dobry, panie Robercie. Spotykamy się dzisiaj w przepięknym miejscu, przepiękna sceneria. Będą dzisiaj zawody wędkarskie aktorów imienia pana Mariana Łącza, gdzie będą różne nagrody wręczane dla najlepszego wędkarza, który dzisiaj najlepiej właśnie wykaże się na zawodach wędkarskich. No właśnie, a pan razem ze swoją firmą Milancio przygotował nagrody. Co to będą za nagrody? Pewnie rowery, ale co to będą za rowery, jakby mógł pan coś więcej powiedzieć? Jako w nagrodzie przekazujemy rower w zależności, czy wygra mężczyzna, czy kobieta, lub jeśli będą chcieli dokonać jakiegoś wyboru, damski rower miejski lub crossowy rower męski. A ten damski rower czym się wyróżnia? To jest typowo miejski rower, posiadający 3 biegi, koszyk, jak każda kobieta lubi zawsze schować coś w koszyk, torebkę lub zawsze coś, lub pieska, tak. Dokładnie. A ten męski rower, który stoi za nami, czym on się wyróżnia? Męski rower, no pojedziemy nim sobie nad jezioro, na rybki, tak jak tutaj akurat właśnie można dojechać sobie ładnie, pięknie. No i jest ogólnym rowerem, możemy właśnie go wszędzie użyć. Marka również ma tutaj taki piękny rower, jaki tutaj widzimy, czerwony. Co to jest za rower? Bo wygląda inaczej, innowacyjnie, inaczej niż inne rowery. Na pewno rzuca się w oczy. Tak, to jest rower Kelly SURC 50 na osprzęcie 105. To jest rower szosowy. Także rama wykonana w karbonie, jest to naprawdę dobrej marki i dobrej jakości rower. I chyba lekki musi być. Tak, rower ten waży około 7 kg, także jest naprawdę leciutki. A jaka cena jest takiego roweru? Blisko 11 tysięcy. Czyli taka trochę większa inwestycja, jeśli chodzi o rower, ale oprócz marka również ma do zaoferowania takie dziecięce rowery. Tak, ma do zaproponowania dziecięce rowery. Są to rowery na stopie magnezowym. Dla takiego małego dzieciaczka też są ważne kilogramy, bo każdy kilogram jest lepszy w prowadzeniu i daje komfort. Na koniec zapytam, jak długo marka Milancio jest na rynku i czym właśnie wyróżnia się pośród innych dystrybutorów rowerów w Polsce? Czy jesteśmy na rynku ponad 2 lata. Próbujemy dojść do własnej marki też i rozwijać się w dalszym trybie. A czym się wyróżnia, jeśli chodzi o rowery? A czy wyróżniamy się tym, że mamy dość sporą, duży wybór? Na koniec jeszcze dopytam, bo widzę, że jest tutaj lawenda na stoliku. Pewnie nieprzypadkowo, czy zgadza się? Tak, nie jest tutaj przypadkowo. Posiadamy pola lawendy, także tworzymy też rękodzieło, czyli wodę lawendową, olejki, suszę. Także też prowadzimy sesje zdjęciowe w lawendzie dla młodych par, warsztaty dla dzieci. Także jest to fajne odzwierciedlenie natury. Rozumiem. Pięknie dziękuję za rozmowę.